Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Gdzie jest najwięcej kolizji w Poznaniu? Mamy najnowsze policyjne statystyki. Mieszkańcy i szkoła proszą o odrobinę kultury na osiedlu Rusa. Skrzyżowanie Obrzyca Zamenhofa już niedługo z sygnalizacją świetlną. Zapraszamy! Trwa budowa skansenu średzkiej kolei powiatowej w parku Rataje. Ostatnie przygotowania dobiegły już końca i trwa właśnie operacja ustawiania dwóch lokomotyw oraz wagonu restauracyjnego. W nocy z 9 na 10 sierpnia ma odbyć się transport lokomotywy do parku Rataje. Ma być ona głównym elementem skansenu średzkiej kolei powiatowej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazuje, że w kolejnych dniach w parku ma pojawić się również wagon oraz lokomotywa wąskotorowa. Na pierwszy rzut wchodzi właśnie duża lokomotywa, a następnie wagon restauracyjny, a w przyszłym tygodniu planujemy dostarczenie, tak planuje dostarczenie wykonawca kolejki wąskotorowej. Lokomotywy będą transportowane na specjalnych platformach i zostaną wstawione do parku od strony ulicy Piłsudskiego, gdzie już jest gotowa droga tymczasowa. Całość ma złożyć się na skansen średzkiej kolei powiatowej, której tory przebiegały kiedyś właśnie w tym miejscu. Skansen zostanie uzupełniony o takie elementy jak kozioł oporowy czy kolejowy żuraw. Ławki będą zadaszone i stylizowane na stację. Oprócz budowy skansenu w parku trwają również inne prace. Niektóre dobiegły już końca. We wtorek 7 sierpnia usunięte zostało ogrodzenie wokół placu centralnego z fontanną i z tej części parku można już korzystać. W ogóle wielki sukces, że to nam się tak ładnie, sprawnie udało wjechać do tego naszego parku Rataje. Rankiem w piątek 10 sierpnia duża lokomotywa oraz wagon restauracyjny były już ustawione na torach w parku Rataje. Gabaryt jednak jest duży, trzeba sobie powiedzieć, jednak ta długość tego wagonu jest dość znaczna, no ale jak tak się odpowiedni sprzęt, odpowiedni ludzie, daliśmy radę. Transport odbył się nocą. Zarówno wagon, jak i lokomotywa zostały przewiezione na specjalnych platformach. Nie była to łatwa operacja. Na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej i Żegrze trzeba było podnosić trakcję tramwajową, aby nietypowy ładunek mógł kontynuować podróż. Po dojechaniu na ulicę Piłsudskiego na pasie zieleni trzeba było ułożyć dodatkowe płyty, aby platforma mogła wykonać niezbędne manewry. Następnie lokomotywa wraz z wagonem zostały przewiezione na teren parku i umieszczone na torach. Cała operacja trwała około 2 godzin. Zarząd Dróg Miejskich buduje właśnie sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Obrzyca i Zamenhofa. Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie miały miejsce 6 lat temu. Dopiero teraz miastu udało się zrealizować zadanie, na które wszyscy czekali latami. Na tym skrzyżowaniu bowiem nierzadko dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, a nawet wypadków. Na czym dokładnie będą polegały prace ZDM-u? Są to prace związane z tym, aby zapewnić tam większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, przede wszystkim kierowcom, którzy tam przejeżdżają i jest kolizja z tramwajami. Wszystkie wloty na tym skrzyżowaniu, czyli zarówno wyjazdy z osiedla, jakby sam przejazd przez ulicę Zamenhofa zostanie osygnalizowany. To jest taka główna zmiana dla użytkowników dróg. Tak naprawdę organizacja ruchu się nie zmieni. Te kierunki ruchu, które były do tej pory, one zostaną zachowane. Światła będą wyposażone w urządzenia ułatwiające przejście na drugą stronę jezdni osobom niewidomym i niedowidzącym. Wszystkie prace na tym skrzyżowaniu mają zakończyć się w ostatnim tygodniu sierpnia. W poniedziałek 6 sierpnia w godzinach porannych na całych Ratajach widoczny był duży słup czarnego dymu. Jego źródło znajdowało się na Starołęce. Szybko okazało się, że płonie składowisko odpadów przy ulicy Wagrowskiej. Zabarwienie dymu wynikało z tego, że ogniem ogarnięte były przede wszystkim opony. Pożar został ugaszony przez Straż Pożarną. Z ustaleń Poznańskiej Straży Miejskiej wynika, że składowisko jest nielegalne. W pierwszej połowie tego roku strażnicy z ekopatrolu wlepili za to właścicielowi terenu kilka mandatów. Sprawą zajmuje się obecnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Jak udało nam się dowiedzieć, na 17 sierpnia zaplanowana jest wizja lokalna w miejscu, w którym doszło do pożaru. Nie wszyscy mieszkańcy Rataj potrafią docenić możliwości, jakie daje im Orlik Open na osiedlu Rusa. Oprócz boiska znajduje się tu również skwer z grillami, a obok ławki.
Okazuje się, że niektórzy nie stosują się do obowiązującego tu regulaminu i pozostawiają po sobie śmieci, często w postaci opakowań po piwie. Dla większości mieszkańców stanowi to problem. Część obawia się, że ze względu na zachowanie mniejszości to miejsce może zostać zlikwidowane. Zarządcą kompleksu jest szkoła podstawowa numer 6. Od dyrekcji placówki dowiedzieliśmy się, że teren jest codziennie czyszczony, wywożone są butelki, sprzątane jest szkło. Przypadki zaśmiecania są natychmiast zgłaszane na policję i straż miejską. Szkoła nie rozważa jednak likwidacji tego miejsca, ponieważ jak przekazała nam dyrekcja, było ono pomyślane jako wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności. Zarówno szkoła, jak i mieszkańcy apelują o stosowanie się do regulaminu i sprzątanie po sobie wszelkich śmieci. Rozpędzają się prace związane z remontem trasy tramwajowej przez Górny Taras Rataj. Pojawiają się kolejne terminy dotyczące kolejnych etapów inwestycji. Pojawiają się również zapowiedzi utrudnień w ruchu. Tak ma wyglądać rondo Żegrze po przebudowie. W poniedziałek, 13 sierpnia, mają ruszyć prace przygotowawcze. Budowany będzie tymczasowy zjazd tramwajowy pomiędzy rondem a przystankiem Żegrze 1. Z tego względu w dniach od 13 do 17 sierpnia zawieszone zostanie kursowanie wszystkich linii tramwajowych na Górnym Tarasie. Uruchomiona zostanie linia autobusowa za tramwaj, kursująca pomiędzy osiedlem Lecha i rondem Starołęka. Autobusy w szczytach komunikacyjnych mają pojawiać się na przystankach co 5 minut. 18 sierpnia ruch tramwajowy zostanie wznowiony, ale tego samego dnia ruszy przebudowa ronda Żegrze. Docelowo ma zwiększyć się jego średnica. Zlikwidowane zostaną przejścia podziemne na rzecz pasów dla pieszych na jezdni. Powstaną nowe przystanki od strony ulicy Żegrze, pojawią się nowe chodniki i drogi rowerowe. Ułożony zostanie fragment torów umożliwiający budowę trasy tramwajowej w kierunku ulicy Unii Lubelskiej. Cały remont trasy przez Górny Taras Rataj ma zakończyć się jesienią 2019 roku. O kolejnych zmianach w komunikacji będziemy Państwa informować na bieżąco w aktualnościach ratajskich, na naszym portalu internetowym oraz na profilu na Facebooku. Miasto planuje wyremontowanie podziemnego przejścia dla pieszych pod ulicą Krzywoustego. To bardzo wyczekiwana inwestycja, ale niektórzy zgłosili wobec niej swoje zastrzeżenia, głównie dlatego, że zmianie uległ pierwotny projekt. Podziemne przejście dla pieszych pomiędzy osiedlem Stare Żegrze a osiedlem Lecha. Miasto stwierdziło, że już dłużej nie może czekać na remont. Pod koniec lipca spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg na odnowienie obiektu. Koszt inwestycji to 1 000 000 zł. Renowacją mają przejść schody, sam tunel oraz jego oświetlenie. Pojawią się poręcze, ale zabraknie czegoś ważnego. Tak przynajmniej uważają członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Chodzi o dwie rampy dla rowerzystów oraz osób mających trudności z pokonywaniem schodów. Rezygnując z budowy takich ślimaków zjazdowych, którymi mogliby zjechać rowerzyści, którymi mogłyby zjechać osoby na wózkach, urywamy trasę rowerową, urywamy dogodne dojście dla osób niepełnosprawnych i pogrzebujemy szansę na połączenie tras rowerowych, które się po obu stronach ulicy Katowickiej znajdują albo które są w planach. Pierwotnie rampy były uwzględnione w projekcie, ale później zostały usunięte. Z pytaniem o to, dlaczego tak się stało, zwróciliśmy się do PIM-u. Niestety na dzień dzisiejszy miasto nie dysponuje taką ilością środków, jest to gdzieś koszt około 10 milionów złotych i żeby nie czekać na to, żeby obiekt ulegał dalszej degradacji, podjęło decyzję, żeby wyremontować ten obiekt istniejący i doprowadzić go do stanu użyteczności oraz żeby obiekt był obiektem bezpiecznym. Urzędnicy uwzględnili interes rowerzystów, zawierając w projekcie ułożenie dwóch szyn wzdłuż schodów. Zapewniają jednocześnie, że rampy powstaną wtedy, kiedy znajdą się na to pieniądze. Członkowie stowarzyszenia krytykują takie podejście do problemu. To należy zrobić od początku porządnie, od początku dostosować to przejście podziemne, łączące przecież dwa duże osiedla do potrzeb osób niepełnosprawnych, do potrzeb rowerzystów. Projekt jest tak wykonany, że w momencie, kiedy miasto uzyska środki, będzie można dobudować te rampy, nie niszcząc i nie mając żadnych strat z tego obiektu, który jest stworzony. To, czy rzeczywiście tak będzie, okaże się z czasem. Otwarcie kopert w przetargu ma nastąpić 17 sierpnia.
Rondo Rataje ma najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w mieście, tak wynika ze statystyk policyjnych, które opracował radny miejski Michał Boroczkowski. Poznańska policja postanowiła sprawdzić te informacje i również dokładnie przeanalizowała swoje dane. Wyliczenia radnego potwierdziły się. Taka sytuacja, którą analizowaliśmy od stycznia tego roku do końca lipca, pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków, że właśnie w tym okresie doszło do około 80 zdarzeń drogowych, które, jak wcześniej wspomniałam, wynikały przede wszystkim z tego, że z nieprawidłowego zmiany pasa ruchu, czy też niewłaściwego zachowania odstępu pomiędzy samochodami, czy też nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu. Policja wskazuje także dokładnie, na których skrzyżowaniach na Nowym Mieście dochodzi do największej ilości niebezpiecznych sytuacji. Do największej ilości zdarzeń, jeżeli chodzi o Rondo Rataje i mówimy o czterech skrzyżowaniach, to ilości tych zdarzeń na każdym z tych skrzyżowań są porównywalne, ponieważ jest to mniej więcej od początku stycznia tego roku około 20 zdarzeń na każdym ze skrzyżowań. Natomiast drugim takim newralgicznym miejscem, jeżeli chodzi o skrzyżowania i ilość zdarzeń, która jest odnotowywana przez policjantów, jest rejon Ronda Śródka. Do największej ilości zdarzeń na Śródce dochodzi na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej z ulicą Podwale. Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących możliwości zmian na kampusie Politechniki Poznańskiej. Przedmiotem konsultacji będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru kampusu. Projekt jest sporządzany na wniosek władz uczelni, która chce wprowadzić zmiany dotyczące ilości miejsc postojowych, wysokości dozwolonej zabudowy oraz linii zabudowy. Spotkanie z planistami odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 17 w sali numer 122 w budynku Biblioteki Politechniki przy ulicy Piotrowo 2. Jednocześnie w terminie do 24 sierpnia każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi do projektu planu, pisząc na adres poczty elektronicznej mpu@poznań.mpu.pl. Kto z nas nie chciałby skończyć 100 lat, a być 103-latkiem, weteranem walk o niepodległość, byłym pracownikiem ochotniczej straży pożarnej i społecznikiem działającym na rzecz mieszkańców? To tylko niektóre zasługi, którymi może się pochwalić kapitan Roman Silski. Jubileusz 103 urodzin odbył się w klubie Promień na osiedlu Piastowskim 9 sierpnia. Dlaczego akurat tutaj obchodził swoje urodziny kapitan Silski? Jest naszym podopiecznym już od kilkunastu lat i który systematycznie przyjeżdżał jeszcze nie tak dawno własnym samochodem, prowadził samochód, no a w tej chwili go przywozi raz w tygodniu rodzina i uczestniczy w różnych imprezach, w zabawach. Jest osobą wesołą, przyjazną, bardzo empatyczną i myślę, że to jest recepta na długowieczność. Poza tym no, bardzo łatwo nawiązuje kontakty z osobami, które tutaj przebywają, bez względu na to, że jest jednym z najstarszych podopiecznych. Dla kapitana Silskiego w życiu najważniejszy jest uśmiech i działania na rzecz lokalnej społeczności. Byłem te 10 lat prezesem kółek w Poznaniu, 18 lat radnym miasta Poznania. No, a ja w gminie też różne funkcje, także w straży przede wszystkim. Do dzisiaj jestem honorowy strażak, ale już nie mogę im pomóc. Marzeniem Romana Silskiego jest wyprawić kolejne urodziny i my tego właśnie jemu życzymy. Trwa cykl imprez zatytułowany Lato z Estradą. Estrada Poznańska wychodzi z kulturą pod okno. Koncerty i potańcówki w Parku Ratajskim odbyły się na osiedlowej Polanie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 20 a 10 Liceum Ogólnokształcącym. 26 lipca w ramach ratajskich fajfów wystąpiła Ratajska 15, która została reaktywowana po wielu latach. Reaktywowany zespół, który w latach 50., 60. pod wodzą Benona Hardego, Wojciecha Lechowskiego, Jerzego Miliana, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego występował w radiu, telewizji, występował także, choć już nie tak intensywnie, koncertowo, poza tymi medialnymi studiami.
Muzycy instrumenty smyczkowe zastąpili instrumentami dętymi. Pojawiają się także elementy muzyki elektronicznej. W repertuarze, który zaprezentowali, pojawiły się opracowania kompozycji tworzonych dla Poznańskiej Piętnastki przez Jerzego Miliana i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a także nowe aranżacje znanych przebojów. Tym koncertem rozpoczynamy letni cykl wydarzeń, które nie tylko są koncertami na terenie Poznania, ale także koncertami i warsztatami z orkiestrami dętymi w całej Wielkopolsce. Bo we mnie jest sen, to pali i niszczy, dziesiątki już sen. Lato ze stradą potrwa do połowy września. Meble w ramach projektu Mood for Wood już służą mieszkańcom naszej dzielnicy. Zostały wykonane przez studentów z Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Projektanci i architekci pracowali w 5 lokalizacjach w całym Poznaniu. Na ratajach na osiedlach Rusa, Piastowskim i Lecha. My z kamerą wybraliśmy się na osiedle Lecha. Pracowaliśmy w dość dużej, w dość wysokiej temperaturze. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale też bardzo zadowoleni, że udało nam się podczas tygodnia wybudować 5 takich przestrzeni z drewna i stworzyć nowe miejsca do wypoczynku na poznańskich osiedlach z wielkiej płyty. W projekt Mood for Wood zaangażowały się także m.in. dzieci z lokalnego stowarzyszenia Amicji, które miały spory wpływ na kształt projektu tego stołu miejskiego. To właśnie dla nich na osiedlu Lecha powstała platforma do spędzania wolnego czasu. Dzięki temu możemy tutaj na tym wielkim stole, który jest za nami, które może służyć za siedzisko, względnie za stół, możemy pracować, możemy mieć spotkania grupy naszej socjoterapeutycznej, możemy usiąść tutaj i zjeść coś pysznego, czyli tak po prostu pobiesiadować. Myślę, że wspaniałe nam dzieło tu stworzyli i będziemy z niego korzystać, ale też będziemy widoczni. Nareszcie może wyszliśmy z placówki na zewnątrz, będziemy widoczni dla mieszkańców. Prace toczyły się pod nadzorem architekta z Węgier. To, co tu widać, to jest galeria prac dzieci ze Stowarzyszenia Amicji. Ponadto zbudowaliśmy dla nich stół w kształcie okręgu. Środkowa część to miejsce komunikacji, gdzie dzieci będą wykonywać kolejne prace, ale także miejsce, w którym będą mogły wspólnie posiedzieć na trawie lub deskach, a jeśli wezmą ze sobą krzesła, bo takie też mają, to będą wykorzystywać tę wysoką część. Mebli miejskich na osiedlu Lecha jest więcej. Powstała tu także ławka wielofunkcyjna, której projektantem był Marek z Czech. Stoimy teďka przed naszą ławką. Stoimy właśnie przed naszą ławką. Zrobiliśmy ją w 10 dni. Uważam, że to świetna robota, bo to wyjątkowa ławka, ponieważ można na niej robić różne rzeczy. Mam nadzieję, że mieszkańcy sami swoim użytkowaniem pokażą, do czego może ona służyć. W ramach projektu odbywało się wiele spotkań z mieszkańcami. 28 lipca miała miejsce także projekcja filmu Bloki. Jest to film traktujący o przestrzeniach mieszkalnych, takich na osiedlach z wielkiej płyty, jak ich projektowanych obecnie zabudowań deweloperskich, który film bardzo dobrze pokazuje różnice, w jaki sposób podchodzono do projektowania przestrzeni, nie tylko i wyłącznie tej jakby przestrzeni w domach, ale także przestrzeni wspólnej. Architekci już planują kolejne projekty w naszej dzielnicy w przyszłych latach. Wakacje 2018, taka tematyka przeważa w najnowszym numerze Gazety Ratajskiej. Letnie wydanie jest już dostępne w naszej dzielnicy, a w niej ratajskie bieżące inwestycje, plany remontowe oraz sporo kultury i sportu. Dodatkowo specjalna wkładka Głos Żegrza. Gazetę Ratajską można otrzymać w administracjach osiedli, domach kultury. Jest dostępna także w skrzynkach pocztowych na osiedlach Polan, Stare Żegrze i Orła Białego. Zachęcamy do lektury. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne ze względu na okres wakacyjno-urlopowy za 2 tygodnie, 23 sierpnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.